mamy już, proszę Państwa, werdykt jury. Jest pani dyrektor Teresa Wołczyk-Rosołowska. Zapraszamy na scenę przewodniczącego jury, pana Marcina Janaszka. Zapraszamy fundatorów nagród, którzy będą je dzisiaj wręczali. Osobę pana prezydenta Kielc reprezentuje dzisiaj pani Beata Kamińska. Zapraszamy! Kierownik Referatu Kultury Urzędu Miejskiego. Osobę pana marszałka reprezentuje pan Krzysztof Falkiewicz. Serdecznie jest pan zapraszam. Krzysztof, witamy bardzo serdecznie. Osobę wojewody świętokrzyskiego reprezentuje pani Agata Wojda, rzecznik prasowy. Zapraszamy. Fundatorem nagród. Która cały czas tutaj z młodzieżą dzielnie tańczyła. Fundatorem nagród jest również Centrum Muzyczne Vanax. Osobę pana prezesa reprezentuje pan Paweł Borycki. No i gdzie jest przewodniczący jury? Przewodniczący jury pognał, jako że jest dziennikarzem radiowym, do oddziału zamkniętego. Myślę, że Państwo mu wybaczycie. Jest z nami również kolejny przedstawiciel jury, a mianowicie pan Paweł Solarz, Telewizja Warszawa. Proszę Państwa, obrady były jak zwykle burzliwe, jako że w tym roku sami Państwo usłyszeliście, że był bardzo wysoki poziom. W związku z powyższym będę musiała ten właśnie werdykt Państwu odczytać. Ja z góry dziękuję za wspaniały koncert i właśnie patrząc na tych młodych, utalentowanych ludzi, którzy tutaj na scenie wystąpili, myślę, że właśnie w nich jest potencjał i tkwi ten potencjał, w którym warto stworzyć właśnie różne możliwości rozwoju. Jury w składzie: Elżbieta Zemsta, Echo Dnia, Marcin Jaraszek, dziennikarz redakcji muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia Kielce, Paweł Solarz, dziennikarz TVP, Paweł Borycki, dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha i Mariola Kotarzewska, sekretarz jury, oceniło prezentację wszystkich finalistów festiwalu Scena dla Ciebie 2010 w następujących kategoriach: wokaliści, instrumentaliści i zespoły muzyczne. Postanowiło przyznać następujące nagrody. Zacznę może od wyróżnień. W kategorii zespoły zapraszam na scenę On The Road. Wyróżnienie w kategorii zespoły. Zespół On The Road. Zapraszam na scenę. Zapraszam na scenę zespół On The Road. Jest. Duże brawa. Poproszę może Pawła Solarza o wręczenie dyplomu. Tutaj, chłopaki, nie ma pieniędzy, ale wszystko przed wami. Duże brawa dla nich. W kategorii soliści jury postanowiło przyznać wyróżnienia Dawidowi Karwackiemu za wspaniałą interpretację piosenki Michała Bajora. Zapraszam Dawida i proszę Pawła o wręczenie dyplomu. Również zapraszam na scenę Dominikę Bałazińską. To kolejna wyróżniona w kategorii wokaliści. Duże brawa. No i zaczynamy od nagród w kategorii instrumentaliści, wokaliści i zespoły muzyczne, od trzecich miejsc. Nagrodę w kategorii instrumentaliści, trzecie miejsce, otrzymuje Bartłomiej Piasecki. Poproszę o wręczenie nagrody pieniężnej panią Beatę Kamińską w imieniu prezydenta miasta Kielce. Zapraszam Bartka na scenę. Bartłomiej Piasecki. Z
jest olbrzymi czek. Gratuluję serdecznie. Niewymienialny, ale coś za to można dostać. Proszę Państwa, trzecie miejsce w kategorii soliści. Zapraszam na scenę Klaudię Błaszczyk. Poproszę o wręczenie nagrody panią Agatę Wojdę. Klaudia Błaszczyk, trzecie miejsce. Trzecie miejsce w kategorii zespoły. Zapraszam na scenę zespół DNA. Jury stwierdziło, że jest wspaniały tekst między innymi, który dzisiaj zaprezentowaliście. Zespół DNA, proszę o wręczenie pana Krzysztofa Falkiewicza. Drugie miejsce w kategorii instrumentaliści. Poproszę na scenę uroczą skrzypaczkę Izabelę Stompor. I poproszę również panią Beatę o wręczenie nagrody. Izabela Stompor, uczennica 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Hanki Sawickiej w Kielcach. Duże brawa i duży talent. Kochani, drugie miejsce w kategorii wokaliści. Poproszę na scenę Paulinę Kwiecień. Oto wokalistka, która zdobyła drugie miejsce w kategorii właśnie soliści. Poproszę o wręczenie nagrody pani Agaty Wojdy. Gratulacje, życzę dużo, dużo sukcesów. W kategorii zespoły zapraszam na scenę zespół B-Side. Zespół B-Side zdobył drugie miejsce w kategorii zespoły. Zapraszam serdecznie. Zapraszam na scenę i proszę o wręczenie nagrody pana Krzysztofa Falkiewicza. Chodź. Proszę bardzo. Ja nie jestem najważniejsza. Gratulujemy serdecznie. No i proszę Państwa, pierwsze miejsca we wszystkich trzech kategoriach, które zostały zaprezentowane na scenie dla Ciebie. W kategorii wokaliści pierwsze miejsce zdobywa Małgorzata Nakonieczna. Zapraszam na scenę. Małgorzata Nakonieczna zostaje nagrodę prezydenta miasta Kielce. Również nagrodę od pani wojewody. I nagrodę pieniężną. Gratulujemy. W kategorii instrumentaliści pierwsze miejsce otrzymuje Krzysztof Pietras. Zapraszam na scenę naszego pianistę. Również dostaję nagrodę od pana prezydenta miasta, od pani wojewody
i od Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie gratuluję. Dziękujemy Krzysztofowi i zapraszamy zespół, który właśnie zdobył pierwszą nagrodę. Jest nim zespół ADHD Dub. Pierwsza nagroda. Zespół reprezentujący wolną strefę. Pierwsze miejsce w kategorii zespołów. Zapraszam panią Beatę. Zespół dostaje jeszcze dodatkowo nagrodę od firmy Vanax, która co roku wspiera młode talenty. Proszę o wręczenie pana Pawła Boryckiego, dyrektora muzycznego. Brawa, duże brawa. Pozostali członkowie zespołu, zapraszam. Oto zespół w całej okazałości, duże brawa. Proszę państwa, stało się tak, że po raz pierwszy w historii sceny, a jest to już 12 lat, nagrodę Grand Prix zdobywa instrumentalista. Za indywidualność festiwalu Scena dla Ciebie 2010 jury uznało Radosława Suligę, przyznając wykonawcy nagrodę Grand Prix Festiwalu. Zapraszam serdecznie Radosława Suligę. Do przodu. Proszę państwa, indywidualność festiwalu Scena dla Ciebie 2010. W imieniu pana prezydenta, pani wojewody i pana marszałka nagrodę wręczyli pani Beata Kamińska, pani Agata Wojda i pan Krzysztof Falkiewicz. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom festiwalu za wspaniały koncert, wzruszenia. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest wstęp do waszej dalszej drogi artystycznej. Zapraszam was również do zameczku w celu chociażby pomuzykowania w ramach Młodzieżowej Kawiarni Artystycznej. Laureatów zapraszam już teraz w czerwcu na koncert w ramach obchodów Święta Kielc na Plac Artystów, jako że 27 zameczek tam będzie właśnie organizatorem i realizatorem koncertu. Serdecznie gratuluję, dziękując wszystkim za pomoc w realizacji koncertu, kieleckim mediom, TVP Kielce, Echu Dnia, Rozgłośni Radia Kielce. Szczególne podziękowania portalowi informacji kulturalnej PIK-owi, który od zawsze jest od początku tego koncertu z nami, wspaniale nas wspiera i nam pomaga. Dziękujemy bardzo. Na końcu chciałam szczególne podziękowania złożyć dzielnej załodze zameczka za trud od godziny 7 dzisiaj rano. Warto było. Proszę państwa, dziękuję bardzo. 12. gala festiwalu Scena dla Ciebie przechodzi do historii. Już zapraszam na 13. festiwal Scena dla Ciebie. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do Domu Kultury Zameczek. Ja mam jeszcze krótką informację do wszystkich, którzy otrzymali te duże czeki. One są wymienialne na większe, ale więcej warte pieniądze. W biurze organizacyjnym na zewnątrz można, zachowując te czeki, otrzymać rzeczywistą gotówkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, nad wszystkim czuwała Teresa Wołczyk-Rosołowska. Proszę bardzo, pani dyrektor, do przodu. Pani tak z tyłu się schowała za tymi marszalami, a pani przecież... Proszę się pokazać. Do tej pani można od jutra przychodzić, zapisywać się na następny festiwal Scena dla Ciebie. To już będzie za niecały rok. A teraz chwila dla fotoreporterów. Chwila dla reporterów. Zapraszam do przodu. Wszystkich wykonawców do przodu.
Dziękujemy Proszę Państwa, wszystkim. Laureaci sceny dla Ciebie 2010. Zapraszam do przodu. Proszę Państwa, my dziękujemy wszystkim i oczywiście zapraszamy ponownie za rok na 13. edycję festiwalu Scena dla Ciebie. Dziękujemy. Dobranoc. A koncert prowadzili Andrzej Wolski i Andrzej Konopacki.